Witajcie. Oburzające słowa ukraińskiego muzyka. Tak brzmią tytuły artykułów po ostatniej wypowiedzi ukraińskiego wokalisty zespołu Poszlaja Moli. Chyba tak to się czyta. Zanim go zacytuję, czego ta jego wypowiedź się tyczy, tłumaczenie zaczerpnięte z kanału Kapitan Żbik, to w ramach wstępu. Poszlaja Moli to ukraińska grupa pop-punkowa założona w Charkowie, której towarzyszy Kirill Tymyszenko. Grupa uznawana jest za jednego z najwybitniejszych na Ukrainie przedstawicieli synth-popu, łączącego elementy pop-punka i muzyki elektronicznej. Grupa powstała w 2016 roku. Artystom udało się wydać 5 albumów, nagrać 9 filmów, które zgromadziły ponad 80 milionów wyświetleń w serwisie YouTube'a. I teraz co najważniejsze, spróbujcie to do siebie dodać z tym, co on będzie wypowiadał. Zespół wystąpi w Rydze w ramach charytatywnej trasy Save Ukraine Tour w ramach europejskiej trasy koncertowej. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na wsparcie narodu ukraińskiego. Знаєте, що мене бесить в Польщі? Мене нахуй бесить польський язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанском языке, когда есть русский язык. Я не понимаю, реально. Типа, чуваки, просто выучите, блядь, русский и говорите на нормальном нахуй языке. Просто, ну, я не понимаю, есть же Российская империя, просто вступите в нее, блядь. Вступите в нее, как раньше. И говорите на нормальном, блядь, языке, долбоебы. Вот что я считаю, в конце концов. Czyli chłop lata z koncertami Save Ukraine, wspierając Ukrainę. Mówi natomiast po rosyjsku. Jeszcze w swojej wypowiedzi robi jakieś wrzutki na temat Imperium Rosji i przyłączenia się do niej. To jak dla mnie to taka dziwne. Lewe wrzutki zupełnie nie są na rękę Rosji. Bo może to jest właśnie taka lewa wrzutka, nakierunkowana na wyrobieniu w odbiorcach pewnej postawy. Ja tego zespołu nie znałem, usłyszałem o nim dopiero po tej wypowiedzi, czyli słyszysz tylko to jego wypowiedź, nie znając nic o nim, to co sobie pomyślisz? Te imperialistyczne zapędy Rosji, bo tak naprawdę, i to jest moje zdanie, on wcale nie wychwala języka rosyjskiego nad polskim, nie wychwala Imperium Rosyjskiego, tylko to ma drugie dno. To jest dobrze skonstruowana propaganda, mająca na celu nastawienie jednego narodu na drugi. I to po części się udaje. Dla przykładu, podczas szukania czegoś na temat tego zespołu, bo lubię kopać i dowiadywać się więcej na temat jakiejś sprawy, natrafiłem na wpis lub artykuł na Wykopie. I jak możemy przeczytać z samego opisu, Polish Moli to rosyjska grupa muzyczna. Po wejściu natomiast w link, strona już nie istnieje. A co wy o tym sądzicie? Głupi, nieprzemyślany wybryk natchniony chwilą? Muzyka? Czy może dobrze zorganizowana akcja propagandowa? Dzięki za uwagę i do następnego.